80 milionów złotych zainwestowała gmina Brzesko w ostatnich kilku latach. Znakomita większość tej sumy to dotacje unijne. Gmina złożyła kilkadziesiąt wniosków, wszystkie okazały się być strzałem w dziesiątkę. Każdy otrzymał wsparcie z Unii Europejskiej. Wielkość dotacji wahała się od kilkunastu tysięcy złotych w przypadku projektów miękkich do kilkunastu milionów, jak chociażby w przypadku rozbudowy sieci kanalizacyjnej czy budowy Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Rozbudowano między innymi sieć kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu wybudowano prawie 30 km sieci kanalizacyjnej, 5 przepompowni ścieków. Prowadzono także prace związane z modernizacją dwóch istniejących już przepompowni ścieków. Powody do zadowolenia mają także mieszkańcy Jadownik. We wrześniu 2013 roku oficjalnie oddano po remoncie budynek Domu Ludowego. Prace sfinansowano z budżetu gminy oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Sporo rzeczywiście się udało zrealizować i to były inwestycje realizowane przez gminę, ale warto wspomnieć o inwestycjach, które inne samorządy bądź inne jednostki organizowane w terenie naszej gminy, o które zabiegaliśmy. Ja mam tu na myśli przede wszystkim zjazdy z autostrady. Jeden w kierunku południowym, drugi w kierunku północnym. To będą inwestycje za kilkadziesiąt milionów złotych i one w sposób dynamiczny na pewno rozwiną gminę, bo już teraz widzimy ożywienie gospodarcze, widzimy zainteresowanie terenami, które gmina posiada. Każdy inwestor, który przychodzi, to zawsze pyta o dostępność komunikacyjną. I my o tą dostępność komunikacyjną walczyliśmy cały czas, bo mieliśmy świadomość, że tak naprawdę to będzie okno na świat. Dzisiaj, to co wspomniałem wcześniej, na odcinku od Szarowa do Tarnowa w Brzesku powstaną pełne zjazdy z węzłów autostradowych. Dwa w kierunku południowym i jeden w kierunku północnym. Ten w kierunku północnym, tak jak powiedziałem, będzie leżał w naszych gruntach, które zamierzamy w jakimś sensie uzbroić, na których zamierzamy opracować prawo zagospodarowania przestrzennego.